Tego dnia we Wrocławiu miał miejsce uroczysty apel niepodległościowy i m.in. radosna parada niepodległości. Podniesiono biało-czerwone flagi na maszt, a także odśpiewano hymn państwowy. Przypomnijmy, w 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska wróciła na mapę Europy. Wyznaczenie w roku 1937 daty 11 listopada na Święto Niepodległości miało wówczas wymiar symboliczny. 97 lat odzyskania niepodległości. Musimy ciągle pamiętać o tym, że nic nie jest dane na zawsze. I tutaj na miejscu każdy z nas w swojej małej ojczyźnie, czy to jest wieś, miasto, gmina czy region, musi walczyć o Polskę. Musi walczyć o to, żeby żyło się nam coraz lepiej. Stwarzać warunki. My jako Urząd Marszałkowski, jako województwo dolnośląskie, również musimy pamiętać o tym, żeby nasz region rozwijał się, żeby stworzyć mocne podstawy gospodarki. Rocznica odzyskania niepodległości, natomiast codziennie powinniśmy pamiętać o tym, że nasi przodkowie, nasi ojcowie, dziadowie walczyli o tą niepodległość. My powinniśmy im codziennie składać hołd, że możemy żyć w wolnym kraju, w wolnej Polsce. Dziś chciałbym przypomnieć słowa, które wypowiedział Jan Nowak-Jeziorański. Mówił on: to nieważne, czy ojczyzna mi się podoba, czy nie, z duszy jej sobie nie wyrwę. A to z duszy niewyrwanie to miłość do Polski i praca na jej rzecz, której to postawy sam autor był wzorem w najwyższym stopniu godnym naśladowania. W czasach, gdy traciliśmy państwowość, z ogromnym poświęceniem walczył o jej przywrócenie. Wspominam go dziś na równi z bohaterami 1918 roku. Zebraliśmy się tutaj, na Placu Gołębim we Wrocławiu, by oddać się wspólnej radości w dniu naszego wielkiego patriotycznego święta. Święta, które ma przywracać pamięć sprzed niemal 100 lat, kiedy to 11 listopada 1918 roku, po 123-letniej walce o przetrwanie, wywalczyliśmy jako naród, dumny naród, wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Później czyniliśmy to jeszcze kilkukrotnie w wielu aktach bohaterstwa i determinacji, by dziś móc powiedzieć: jesteśmy wolnym, niepodległym, suwerennym i demokratycznym krajem, bijącym sercem Europy. Odzyskanie niepodległości od początku świętowano mszą świętą i defiladą wojskową. Ta oficjalna część jest podobna do tego, jak świętujemy dzisiaj. Rano była msza, w której udział brał prezydent, w południe składano wieńce przed grobem nieznanego żołnierza i tam też odbywały się przeglądy oddziałów wojskowych. Uważam, że ci, którzy nie szanują swojej przeszłości, nie są godni szacunku przyszłości, ani nie mają prawa do teraźniejszości. Uważam, że ten, kto nie wie skąd przyszedł, nie wie dokąd idzie, dlatego bardzo ważne i istotne jest krzewienie tradycji i kultywowanie jej, zwłaszcza wśród młodych. Dla nas jest to ogromne święto, ponieważ jest to jakieś wspomnienie ludzi, którzy walczyli za naszą wolność, żebyśmy teraz mogli cieszyć się wolnością, że możemy spokojnie mówić po polsku, krzewić naszą kulturę i cieszyć się z tym, jakich mieliśmy bohaterów. I byli to żołnierze, powstańcy, harcerze i wiele innych osób. W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w całym kraju organizowane były koncerty, pieśni patriotyczne, rekonstrukcje historyczne, a także nabożeństwa w intencji ojczyzny, korowody, biegi i marsze niepodległościowe.